BMW i8 wersji Roadster. Testujemy sobie tego gnoja. Ja mogę sobie ten samochód odebrać za darmo. Zobaczymy, co tam się da z nim zrobić. Tutaj niektórzy pisali na czacie, żeby dawać go pod drift. Myślę, że to jest świetny pomysł. Tak jest, BMW i8. Czy wam się podoba ten samochód? Piszcie koniecznie. Jak to Tesla. Isetta, a nie Tesla, Boże. Tak, mamy tutaj automat. Automat i... Nie, no to już jest na pewno elektryk. Skoro jest automat, to elektryk na 100%. Dobra. Zobaczmy go. Więc co możemy z nim zrobić? No, w standardzie mamy klasę A. Nie najlepiej. Ale może uda się jakoś go podkręcić. Możemy dać tutaj 3-litrową V8. Bardzo ciekawie. Możemy dać też 5-litrową V10, jakby ktoś chciał. Ja bym dał tutaj 4-litrową V8. Tak. I spróbujemy dziada zrobić jakoś konkretnie. Spoilera nie biorę. Spoiler jest brzydki, damy sobie spokój ze spoilerem. Będziemy mieć pięknego roadsterka w wersji driftowej. Do klasy S2 myślę, że dałoby się go wrzucić. Ale... Może nie będę kombinował. Patrzcie, mamy nawet specjalne zawieszenie driftowe. Super. No i to teraz to brzmi. Ale patrzcie, kurde. Ekstra. Co wy mówicie, że to jest hybryda? Oszalałeś? Zobacz. Co ja tam powiedziałem? Chodziło mi o kilowaty, a nie konie mechaniczne. 646 kW. To jest trochę więcej jak 646 koni mechanicznych. To jest, ja nie wiem, około 800 koni? Coś takiego. Spróbujmy. Nie no, brzmi fajnie. Driftować chyba też jakoś będzie. Ale spoko wygląda ten samochód w tym malowaniu. I co wy chcecie? Zajebiście brzmi. To nie brzmi jak hybryda, wy tam opowiadacie jakieś głupoty, to jest hybryda. Zobaczmy, co tutaj możemy zrobić z tym dziadem. No i porobiony. Weź Peugeota pod drift. No to jest Honigan. To jest taki Honigan w wersji BMW, chociaż... Nie wiem, no... Tak zrobiliśmy i tyle. Nie no, jest lekki przede wszystkim, tak? Ale mamy teraz zrobioną wersję driftową tego auta. Ciężko będzie nim skręcać jakkolwiek. Dawaj pod offroad go. Nie, pod offroad chyba zrobimy zwykłą i8. Tą taką zadaszoną, nie? Bo to... Wiecie jak to jest na offroadzie? Tu błoto, tam komary, tam muchy. To musimy mieć jakiś dach, żeby nas przed tym chronił dziadostwem. Idziemy gdzieś w kierunku autostrady, zobaczymy. Dawaj nim Tour de Podlasie. Szalałeś. Teraz musielibyśmy zrobić na offroad dziada, bo jakimkolwiek samochodem, który nie jest na offroad, jechać Tour de Podlasie, to jest samobójstwo. Tak się po prostu nie da. Znaczy dałoby się, no ale wiecie jak to by wyglądało. Okropnie. Katorga, męczarnia. Nie no, 400 myślę, że spokojnie. Zobaczcie, co tu się dzieje. O! Zobaczcie, co tu się... O! Co to takie korki są? On chce driftować! To jest prawdziwe BMW. Każde BMW nawet bez tuningu driftowego chce driftować. Ale to BMW w standardzie ma napęd na 4 koła. Więc to nie jest takie typowe BMW. Kto to widział na 4 koła napęd? No daj spokój. Ale no, 400 km na godzinę dałby radę, tam już prawie 390 jechał. Ale zobaczcie, już przy tych wyższych prędkościach słabo się rozpędza i powiem szczerze, zasnąłbym zanim ten samochód zrobiłby tą 400. Teraz sobie może zrobimy tutaj rondo, zobaczymy jak się tym driftuje, co wy na to? Ja myślałem, że to BMW elektryczne jak Tesla. No tak, to jest elektryczne jak Tesla. Ten to Illuminati Confirmed. Dokładnie. To jest właśnie to, no. Musicie uważać na te nowe BMW-ki.
kupisz sobie BMW M3, nowe, jakieś tam, patrzysz na tą napęd na pszczół. Się zastanawiasz, do czego to doszło. Pięknie, dobrze. Kurde, myślałem, że te samochody, że się o nie rozbije, a to BMW potrafi, ma jakąś umiejętność przenikania przez samochody. To nie tylko to, że nawet na 4 koła w standardzie, ale także może przenikać przez inne auta. Niesamowite. Do czego to? Ja mówię wam, BMW jak tworzyło i8, miało jakieś utarczki z diabłem. I powstał ten chip. Przesterowałem. No nie, to nie wypada. BMW, co ty robisz? Nie fajnie. Nie fajnie się BMW zachowałaś. Ej, wiecie co? Ja tak sobie trochę podryftuję tym samochodem, ale jeszcze sobie sprawdzimy, jak to w standardzie brzmi, bo żeśmy tego nie sprawdzili w ogóle. To jest bardzo ważne w tej grze. Niektóre samochody naprawdę ciekawie są zrobione. I tutaj mamy, już tak odkładając śmiechy, chichy na bok, to tutaj mamy hybrydę, no nie? Więc silnik elektryczny i spalinowy, no i fajnie by było posłuchać, jak to rzeczywiście tam sobie brzmi. Ile kosztuje Forza? No musisz sobie sprawdzić, Jarek, ile kosztuje. Dzięki za donatecik. I pozdrawiam ciebie oczywiście. Ej, no Jarek mnie tu rozproszył i przez co mi drift nie wyjdzie chyba. 99 tysięcy, ta widział. Ile tu trzeba mieć na 3 gwiazdki? No i tutaj widzowie ładnie odpowiadają panu Jarkowi donatującemu. Ile kosztuje Forza Horizon? Wystarczy sobie sprawdzić na necie gdziekolwiek i już będziesz wiedział. Ale widzowie moi są fantastyczni i odpisali na donate. Dziękuję bardzo. No i znowu zaczynam drift i znowu donate. Nie, ja teraz... Błaga, no live AMC Gremlin na draga. To jest... Szymkow... Szymkow 1, dzięki za donate. To jest ciekawa prośba. Gremlin to jest śmieszne auto, dosyć dziwnie wygląda. Robiłem je w Forzie Horizon 3 kiedyś, ale już nie pamiętam nazwy. Zresztą tam chyba nie było zbyt dużych możliwości, jeśli chodzi o robienie aut. Można było... teraz to nie przesteruje. Teraz to elegancko. Teraz to honeycorn jest prawie, że... No kurde, żeśmy 120 i tak nie... Nie, no to coś jest nie tak. Jeszcze Audi mnie zgwałciło. No i tak sobie, no... Tutaj znowu, tylko że jest... Tyle, że jest lżejszy ten samochód, nie? No musimy na pewno skrócić biegi, bo się muli. I też tutaj ta prędkość maksymalna, widzicie sami, co się tam dzieje. To zależy od tego, gdzie będziemy takim samochodem jeździć na dragu, czy jakimś długim, czy krótkim. Ale... No nie wiem, czy to będzie dobre auto na draga, no. Siema, Polski. Dobra, zobaczmy. Czy sobie poradzę tutaj, czy nie? Konkretnie uturbiliśmy. Ten silnik jest najlżejszy ze wszystkich opcji, które mamy tu dostępne, poza chyba silnikiem standardowym. Kupię sobie kierownicę, no właśnie, to... Rozumiem cię, Eryk, niestety, ale no... Forza jest tylko na Xboxa. No i na pecety. Dobra, żeśmy pokonali Ferrari, Huracany. Właśnie ile Huracanów tam jechało. Nie no, nawet się zbiera, nie? Najfajniejszy jest start w tym aucie. Mamy tu napęd na 4 koła. Mamy bardzo dobrą trakcję, nawet chyba trochę za dobrą. No dobrze, i teraz mówicie, a Lucek byś zrobił w końcu ten silnik standardowy. No i tak trzeba zrobić. Zobaczmy, jak brzmi w standardzie, bo jestem bardzo ciekawy. I czy można to w ogóle jakoś ulepszyć?
Bo może się okazać, że w standardzie będzie lepiej brzmieć czy coś. Farminga będę nagrywał później. Czy jest BMW E60 Forza? Jest. BMW E60? Nie, czekaj. E60? Nie jestem pewny, czy jest. Jest BMW E60 w Fordzie Horizon. Dobra, to jest w standardzie, sobie brzmi tak. Wyjedźmy sobie trochę z tego miasteczka. Jest M5 E60. No i spoko. Tutaj standardowo mamy silnik 1.5 razem z... O Boże. Wow. Będzie trochę dziwnie skręcał, bo mamy tu mamy tu koła, opony dragowe. Więc tak, mamy... zobaczcie, jak zrobiliśmy sobie z powrotem tą wersję standardową, to samochód waży więcej i ma mniej mocy, nie? Ta hybryda nie jest taką dobrą opcją. Ciekawe, jak to w ogóle w tej grze jest. Czy jak robimy sobie swapa silnik na jakąś tam V8, to czy dalej jest ta bateria w samochodzie, nie? Która napędza silnik elektryczny. Czy ona jest wtedy odmontowywana? Właściwie zastanawiam się, jak to dokładnie jest zrobione. No i tak to wygląda. BMW i8. Co myślicie o tym samochodzie? No ale fajnie wygląda, nie? Zobaczcie, jakie ciekawe fotele ma. Takie dosyć futurystyczne to auto jest.